Cześć, witajcie, detailingowy dziadzia. Dzisiaj Sonaksik, który odnawia plastiki, mocno wyblakły kolor elementów zewnętrznych wykonanych z tworzyw sztucznych. Czy będę to sprawdzał na plastikach? Nie. Ale liznę kawałek, bo tutaj mam, zobacz, wyblaknięty, kurczę, karbon. A w sumie to jest plastik, jakby nie było. Chcę zobaczyć, na ile go przymuli. A przede wszystkim chcę sprawdzić to na oponach, bo z tego względu, że tak jak przed chwilą pakowałem tego łobuza, tak teraz chciałem sprawdzić tego łobuza. I tu jest na podobnej zasadzie, gdyż dociskamy, zobacz, i mamy taką gąbeczkę. Ciekawy jestem z taką gąbeczką, taki atomizerek jak do butów, taki trochę kiwi. Co tu jest napisane? Przed użyciem preparatu należy z tłuszczów silikonu, jeżeli jest to konieczne, oznacza to, że... Aha, od plamiacza do tkanin. A, w razie czego. Przed użyciem wstrząsnąć, zdjąć nakrętkę. Dobra. Okej, fajnie, bo płynny. Zobaczmy. Dobra. Takie mleczko, jakby. Jest coś czarnego, ale fajnie się rozprowadza, nawet wygodnie. Dociskam tylko. O, ja chcę więcej produktu. Musimy uważać, bo tu jest taki cyndzelek, kulka, nie wiem jak to nazwać, coś tu jest, co nam pewnie ten produkt, tak, jakiś dozowniczek, coś żółtego, co to jest, kurde, zaraz, przepraszam, muszę zobaczyć, tak, to jakie brudne to jest bardzo, ale nic, zobaczmy, zobacz, jak wysycha szybciutko, to trzeba chyba nacisnąć. Poczekaj, tak, naciskamy i wtedy nam ten produkt wychodzi, żenada. Ojej, czyli żeby jeździć po plastiku, to musimy go rysować, słyszysz? O, rysuję go, nie, to już tragedia, to odpada. Jakby to przeciąć, kurde. O, jest, odkręca się. O, wyjmiemy. Od razu lepiej. No, dobra. To jest bzdura. Tu jest jakiś niebieski koreczek, który się tam chyba naciska, widzę. I on, tak, taki silikon, który jak naciśniemy, tak, naciskamy, zobacz. Naciskamy, on się chowa i wtedy nam wypuszcza, że tak powiem, płyn. Więc tego nie ruszamy. To nas nie interesuje. Dobra. Zdejmuję, ale farbuję, żeby skóry nie dotknąć. Biorę gumniaki. Przy K2 nie było tyle problemu. Tutaj ktoś, nie wiem, dlaczego taki pomysł z tym odświeżeniem plastiku, żeby w ten sposób, bzdura, naprawdę bzdura, rysujemy sobie plastiki. O, tak zrobimy. Po dziadziowemu, słuchaj. I zobaczmy. Gąbka. I od razu inna bajka. Ha, od razu jest malinowo. Szybciutko wysycha na słońcu. Od razu już jest wyschnięty, ale wiesz co? A, widzisz. Jak wyschnie. Dziwnie. Poczekaj, jeszcze raz. Bardzo dziwnie. Gdzie mógłbym sprawdzić? Listwy. Daje dużo. O, za dużo. Chciałem powiedzieć, że daje dużo produktu. To daje za dużo. No i tak to się kończy właśnie, kurczę. Tak czy tak, strasznie do duszy. Pomimo tego, że ja to odkręciłem, wiem, że robię niepoprawnie, to tutaj ten koreczek to jest w ogóle z czapy. To jest bzdura totalna. Zobaczmy tutaj na listwie, co on zrobi. Tak, produktu dużo. I słuchaj, co robimy? Zostawiamy. I go nie dotykamy, aż wyschnie. Tak. I rzeczywiście on taki jest... Szybko wysycha. Dodaje dużo połysku, ale jak go równo, nierówno położysz, to widzę, że zostawia smugi. O, i nie poprawiamy po nim, bo od razu będzie się ciągnął. Tutaj mnie to drażni, bo tu mam mega takie wyblaknięte. Czy on coś z tym zrobi? Zobaczmy, tu. O, tu mam takie mega wyblaknięte. I co? Nichuchu. Nawet jak nałożę go grubo, wyschnie. Nie, żenada. Nie podoba mi się produkt. Dobra, zobaczymy go na oponach, słuchaj. Gdzieś miałem taśmę, chyba na kole. Jak aplikowałem, tu nie. Tak, jest.
siedzi K2, przed chwilą aplikowany, jestem pod wrażeniem, rewelacja, wykończenie woskowe, a dokładnie softu, w tamtym filmie to mówiłem. A tutaj jeszcze taboret by pasowało wziąć, nie? Nie mam taboreta, tu mam taboret. Kurczę, zakręcony jestem. Mało spałem. Dzisiaj dzień na rozjazdach. Byłem po felgi zimowe. Nie wiem, czy film był, pewnie będzie. Jak dziadzia je sobie pozwolił odrestaurować. Raczej zleciłem komuś oczywiście, firmie, która to robi. Ale pomysł na felgi był mój. Także zobaczymy. No, sami stwierdzili, że całkiem ładnie to wygląda, więc myślę, że może i tobie się też spodoba. Dobra, biorę produkt. Dużo, bo szybko wysycha. Za dużo. Masakra. Dobra. Ale go wziąłem zdecydowanie za dużo. I zobaczmy. No, za dużo. Ale nic, zobaczymy, co zrobi na oponach. Dziwny jest taki. Słuchaj, natychmiast odparowuje. Ale to natychmiast. I na oponie już też go, na feldze też go zostawiłem. No nie. Tylko i wyłącznie na plastiki. O, i na rękę też można sobie zarzucić. Bardzo nieporęczne to jest, kurde. Nie wiem, o czym myślał Sonax, robiąc ten dressing, odżywkę, nie wiem co to. Odnowa, no jakiś taki do regeneracji, można do odnowienia. Kurde, to trzeba będzie wytrzeć. Ło! Im dalej w las, tym więcej drzew, jak to mówią. Muszę pójść pościerać, słuchaj. No właśnie, i tak to się, widzisz, kończy, jak... O, na skórze już siedzi na maksa. Ciężko będzie go domyć, zobaczymy felgę. Zejdzie? Zejdzie. To jest, słuchaj, a właśnie. Tutaj to nie jest tak, że to czarne zostało po Sonaxie. Pokażę ci, o co chodzi. To już jest domyte i to nie zejdzie. Widzisz ten balon? Wjechany solidnie w dziurę. Opona jest do wymiany. Także tutaj jak to wygląda na tej oponie? Ale produkt szybko odparowuje, słuchaj, natychmiast. Słabo. Słabo. Znaczy tak naprawdę to już mi się nie chce nim męczyć. Ale przyciemnienie i połysk jest znaczny. To może jednak dokończę. Nie, dokończymy. Nie, no jak kończymy, to kończymy. Właśnie. Ale nie jest przyjemna zabawa. To nie jest tak, że ja to zrobię teraz z chęcią. Tak średnio mi się nim bawi tym produktem. Dobra. Ale połysk. I tam na karbonie też zauważyłem połysk. Także wali połyskiem jak plak. Ale szybko wysechł. O, słuchaj, on może posiedzieć. Rzeczywiście może robić barierę na oponie. Ja, także jak będziesz chciał mieć błyszczącą oponę, z takim surowym zabezpieczeniem. No, może dziadzia zmieni zdanie. Zobaczymy. Na razie aplikuję. Dobra, idę na tył. Zobaczymy tutaj. Tutaj będę chciał dać dwie warstwy. Grube dwie warstwy. Dobra. To odkładam tu. Gumę zdejmuję. Ciekawe, czy rąk się umyje po nim. Biorę tasiemkę. No słuchaj, mega przyciemnienie i mega połysk, widzisz to? Błyszczy się jak plak. Oj, oj. A na Facebooku były nieraz pytania, jaki świecący dressing, no to ten to da. Zdecydowanie się świeci, zdecydowanie mocno przyciemnia. Na karbonie tu, gdzie było takie wyblaknięte, nic nie zrobiło kompletnie. Oprócz tego, że dodało połysku i śliskości. Może być nieźle, zaraz zobaczymy, jak będzie z kroplingiem, bo widzę, że produkt bardzo szybko przysycha. Momentalnie w oczach po prostu schnie. Więc widzisz, jak ona, dzień dobry, pojechałem, że mi nie odpowiada. Może być tak, że on rzeczywiście się sprawdzi. Ale się błyszczą te opony. Ojej. Obrzydliwie. O ja. Ale w cieniu oczywiście może być całkiem przyjemnie. I tak zrobimy. Wjadę w cień. Później zobaczymy, jak będą wyglądać w cieniu. No tutaj niestety połysk jest srogi. Dobra, lecę, bo mi ta gąbka już przysycha, a nie wiem, ile tam GoPro jeszcze pozwoli mi minut nagrać. Nie widzę niestety, bo mam go na dyni. O, teren, ten, ten. Oj, dobra, lecimy. I grubo, zobacz, i zostawię to. Tak grubaśnie, grubaśnie. O, właśnie, grubaśnie. Cyk. Nie żałujemy materiału. Nie żałujemy.
No i teraz już do wprawy doszedłem. Powiem Ci, produktu trzeba dać dużo po prostu i wtedy się elegancko prowadzi. Oczywiście, ale tylko gąbeczką, bo jak założysz tamten atomizer, taki jak do butów, ten przysłowiowy kiwi, to będzie lipa. Ujo, ale połysk, kurde, ale przyciemnienie. I zostawiam i za chwilę podbijam do niego. Słuchaj, teraz tak. Zdejmuję gumiaki, zakładam świeżaka i sprawdzimy, czy już odparował. Ja pierdziele, słuchaj, i to zostało. Jak go nierówno położysz, będziesz miał mazy. Kładziesz go równo, słuchaj, beton. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Zobaczmy. No, siedzi. Marzę się? Nie. O, słuchaj, to rzeczywiście na plastikach jako ochrona może robić całkiem niezłą robotę. No, jestem pod wrażeniem troszeczkę. Dobra, wycieram. Wycieram tutaj plastik i patrzę i go zbieram fajnie. Czyli z wodą zjeżdżamy. Pomimo, że szybko odparował, pozwolę sobie na oponie. No nie ma tutaj jakiegoś mega kroplingu, przyjadę ręką, ale nie zabarwia. Wow, zobaczmy tu. No słuchaj, zobaczymy, czy się wyrówna. No skurczybyk, ale siedzi na oponie. No w oponę wchodzi jak wściekły. Jo pierdziele. No to będzie nowy mistrz połysku i uderzenia chyba, jeżeli chodzi o takie walnięcie. No jestem pod wrażeniem. Słuchaj, Soft ma, jak nie zapomnę, to wrzucę, taki podobny produkt właśnie, który robi taką barierę. I tam jest mega połysk i przyciemnienie i tu mamy to samo. Natychmiastowe. Tutaj tak naprawdę jak masz rozgrzaną oponę, kładziesz się od razu, możesz jechać. Zobacz, i to się trzyma. Idę tam położyć drugą porcję, bo tam już na pewno wyschło. Jestem przekonany, że wyschło. No masakra. Na plastikach zrobi, też robi bariery, ale tutaj widzisz, no ja nie przygotowałem tego pod ten dressing, także może być wina tego właśnie, że nie jest odtłuszczony. Tutaj leży Koch PW, więc kurczę. Możliwe, że z tego względu właśnie się nie trzyma. Tutaj opona przygotowana pod dressing i od razu jest inny efekt. Nieźle. Dobra, jedziemy dalej. Zobaczmy. Przejadę. Ale siedzi. Oskurkowany. Dobra, druga porcja. Czuję, że tu będzie miazga. I grubo, zobacz. Nie żałuję. Grubo materiał. No teraz tu już poślizg jest tak obłędny. Ja. Na plastikach też może robić robotę, ale nie sprawdzę tego. Niestety sprawdzę tylko na oponach. Możliwe, że na plastikach też zrobimy robotę. Zobaczmy. Grubo. Grubo. Tak. O, a tutaj w tym miejscu było uderzenie w dziurze, tak jak z tamtej strony z przodu. Widać, że tyle udało mi się domyć. Niestety reszty tylko i wyłącznie polerka. Ależ skurczybyk odparowuje, ale zobacz, zostawia takie smugi jak. A najlepiej jeszcze to go tak zaaplikować i zostawić. Tak. O kurczę, jak masz nierówne smugi gdzieś, takie pikowanko robisz i jest masakra. To podobnie pewnie będzie na plastiku. Ale ogień. No teraz to jest takie przyciemnienie i taki połysk. Słuchaj, powiem Ci tak. Plak się chowa. Chowa się plak, naprawdę. Zobacz, no uderzenie jest tak sromotne. Ja wymiękam. Wygląda jak sztuczna opona. Tak jakby nieraz takie chińskie zabawki mają te koła takie plastikowe z połyskiem. To jest właśnie to. Ale masakra. Naprawdę, plak przy tym to jest pikuś. Plak to w ogóle nie istnieje przy tym. Tu jedna porcja jest znośnie. Dobra, co i więcej nie będę męczył tego produktu. Oczywiście sprawdzimy test trwałości tej odżywki. Odnawia plastiki. No, zobaczmy teraz jeszcze jedną rzecz. Jak to siedzi na skórze? Schodzi.
O, tu mam grubą parstę brudu, to z brudem zaschło, dobra. No dobra, słuchaj, moje wrażenia. Jeżeli chodzi o aplikację tym, tu już też wyschło. Natychmiast odparowuję. Tym atomizerem, gąbeczką, co jest w zestawie, jest bez sensu, bo musisz przycisnąć ten plastik, gumkę i będzie ci rysować. To jest w ogóle bzdura. Tu, gdzie położyłem na karbonik, tak, jeszcze się trochę klei. Słuchaj, on tutaj, jak go wygrzejesz, to on robi takie zabezpieczenie, kurczę, słuchaj, naprawdę, jestem pod wrażeniem. No, bardzo ciekawy produkt. No i czuję, że na plastiku też posiedzi. Zmieniam zdanie. Wiesz co, jeżeli chodzi o plastik, tak. Odnowić. Plastik zabezpieczy go na pewno. Przyciemni, ale będzie połysk. Jeżeli chodzi o opony, to jest ogień. No, to jest po prostu coś niebywałego. Jedna porcja wali połyskiem niesamowitym. Zobaczymy, jak w cieniu. Ale dwie porcje miażdżą. Jeszcze nie miałem takiego przyciemnienia na tej oponie w życiu. Naprawdę. Zobacz, co jest grane. Jeszcze w życiu takiego przyciemnienia na tej oponie i takiego połysku jeszcze nawet plakiem nie osiągnąłem, naprawdę. Wszystko, co do tej pory położyłem, jeżeli chodzi o połysk, pozamiatał ten Solax. Oczywiście w dwóch porcjach. Trzecie nie kładę, bo na pewno uzupełni. Produkt dodając, dodajesz przyciemnienia i połysku. Więc dla ludzi, którzy uwielbiają połysk, to będzie rewelacyjny. Dobra, słuchaj, ja nie będę przedłużał. Co do testu trwałości zrobimy, oczywiście, czemu nie, zobaczymy, bo są osoby, które lubią właśnie taki soczysty połysk, który wygląda, jakby trochę było mokre, tutaj to jest też przegięte, no naprawdę przegięte, zobaczymy, jak będzie wyglądał test trwałości, także zapraszam Cię do dalszej części filmu. No dobrze, słuchaj, pierwsze mycie, ciekawy jestem, jak to wygląda. Na chwilę obecną słabo, uderzenie było srogie, jeżeli chodzi o połysk, no wymiotło, ale z tego, co widzę, no woda, raczej albo produkt nie lubi gumy, albo produkt nie lubi wody, bo w ogóle tak jakby zabezpieczenia nie było. Oczywiście, tak jak widzisz, tu cały czas testy, 1 do 5, 1 do 3, nieopisane produkty, właśnie po to, że jak będę się na przykład teraz mścił nad produktem Sonaxa, żeby nie było wiadomo, co dziadzia testuje. Dobra, słuchaj, pierwsze mycie. Ciekawy jestem. O, wróć. Oczywiście piana neutralna, 1 do 10, jak to u mnie bywa. Pędzel. Z softa nic się nie zmieniło i lecimy. Zobaczymy. Nie no, piana czysta. Więc brudu jakoś specjalnie nie łapie, no auto też nie robi jakichś specjalnych przebiegów. Za dużo też nie padało, więc warunki typowo letnie, luksusowe, słuchaj. Ale poślizg jest, naprawdę. Znaczy, duży plus to jest tej piany, że ma taki poślizg właśnie na opony. No, zobaczymy. Jak ja to widzę? Słuchaj, nie widzę. Sprężone powietrze.
No to ci powiem tak od razu, że cropplingu ten produkt nie ma, ale on siedzi. Skurczy byk siedzi. Zobacz. Mam nadzieję, że to wyhaczyłeś. Siedzi. Tu. Nie ma produktu. I teraz tak. Tutaj, jeżeli chodzi o uderzenie, uspokoiło się. Połysk troszeczkę zmalał, ale jest fantastyczna czerń. Rewelacja. O, widzę, że tutaj też coś z oponą było. Kurczę. Nie ma jak to dać jej felga. Zobaczcie, jak go dobijają. Tak to jest, jak człowiek nie jeździ osobiście. No ale co zrobić? Taki rok. Słuchaj, latamy. Latamy dalej. Produkt siedzi. Naprawdę. Jest jeszcze tak delikatnie się błyszczy. No jestem pod wrażeniem, ale przyciemnienie jest srogie. Rewelacja. Drugie mycie, słuchaj, jeżeli chodzi o Sunaxa i widać, że się broni. Zobaczmy. Kilometry nie pamiętam. Na pewno zdjęcie przed moją wypowiedzią się pojawiło. No broni się. Grzeje dzisiaj pięknie. Dzisiaj będzie testowany szampon na gorących panelach, także takie pogody też są potrzebne. Słuchaj, co mogę powiedzieć? No, hydro jest słabe, ale zobaczymy, jeszcze wezmę sprężone powietrze. Zobaczymy, czy widać odcięcie. Oj tak, skurczybyk siedzi i to zacnie. Zobacz, ujej. Wrażenie, że on będzie siedział cały sezon. Tutaj aż takie pęknięcia są jakby, jak aplikowałem tak, kurczę. No widać, że siedzi. Widać, że zrobił na zewnątrz powłokę. Na tej oponie, naprawdę. Jestem mega miło zaskoczony. Co lepsze, po wysuszeniu on jeszcze się skurczybyk błyszczy. Może to przyciemnienie nie jest takie znaczne, ale połysk jest. No na chwilę obecną to jest mistrz połysku. Po sezonie letnim, łapostrość, tu łap, o właśnie, po sezonie letnim, tu łapostrość, o, po sezonie letnim i w dalszym ciągu siedzi, umyty koncentratem do mycia opon, z pędzlem twardym, siedzi. I co lepsze, on w dalszym ciągu, może tego nie widać, ale on błyszczy, delikatnie, bo delikatnie, ale błyszczy, masakra. We'll be right back.
Im mocniej czyszczę, tym lepiej wygląda. Felunek przygotowuję na sezon letni. Zobacz, co się dzieje. Tutaj jest tak, bez dressingu, a tu jest dressing. Nie potrafię tego zrobić. Nie potrafię. Czaisz? Produkt do tworzyw sztucznych. I na tworzywach sztucznych tak on, no właśnie tak połyskiwał. Mówię, położę go na opony, słuchaj. I co lepsze, ja go nie potrafię zmyć. Tu już wjeżdżałem dwa razy tarem, dwa razy Alfanol OC i coś tam ruszyło, ale to tak naprawdę znikomo. Przez dwa lata on cały czas się błyszczał. Także mam króla, jeżeli chodzi o dressing w połysku, który będzie siedział wiecznie. No coś niebywałego. I nawet myjąc te opony, bo one leżały całą zimę, po lecie zdjąłem, nie miałem czasu umyć i one leżały brudne. Jechałem trzy te opony i czułem opór, że są bez dressingu, tylko wjechałem tu i od razu wiedziałem, że to jest ta właśnie z tym produktem. Od razu poślizg. Niestety hydro znikło całkowicie. Opona się brudzi, oczywiście. Brudzi się, czochrałem różnymi szczotami. Produkt. Ja będę jeszcze go męczył, ale nie wiem, czy uda mi się go zdjąć. Coś niesamowitego i myślę, że na wakacje już z nim wjadę, bo już mam go dosyć. Ileż można czekać? 3?